Witam Was bardzo serdecznie tu z Wydajron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Red Dead Redemption 2. Gdzie my sobie mieliśmy iść właśnie do tego, do Alberta, tego fotografa od zdjęć. Wow, Amerykę odkryłam. No i zobaczymy, co tym razem próbuję sfotografować, no bo mamy dwa zadania z tego, co widzę. Mamy Billy coś chce i no to jest poboczne, więc zobaczymy. Koniec nieszczęśliwy, o Jezu. Nakarm. Nakarm i chyba wyczesz, co? Ciastka owsiane. On zjada moje wszystkie ciastka owsiane, co jest? No i co? Hej, czesz! No widać, że trochę ładniejszy się zrobił. Nabrał kolorów swoich. Latasz, ty możesz polecieć zaraz z góry. Zaraz by spadł. No, jak się układa? Naprawdę orły. I'd be some poor creature's bad meal by now. Many Bożyczka, ile razy go jeszcze spotkamy na swojej drodze. Step away from the cliff edge. I'm trying to get an eagle there. Yeah, they're beautiful, but unlike you, they can fly. Ja też nie potrafię latać. Zaraz spadnie. No zaraz by spadł. I'm dense, but not that dense. This area is quite safe. Wiedziałam! Debilu, ale ty jesteś nieogarnięty. Żyjesz tam! Jeszcze! No, kurde. Człowieku. Bugger the eagles, I'm going home. Chromolić orły. You know, I really did get some amazing pictures, thanks to you. And somehow, I haven't quite broken my neck. You take care. And you too, sir. Sorry for all the trouble. Co następnym razem wypatrzy, będzie chciał zrobić zdjęcie niedźwiedziom polarnym. Ja wam mówię, ja czekam na niedźwiedzia polarnego jakiegoś. Tak, gro. Wiem, że automatyczny zapis. Część piąta. Dobra, pojedziemy sobie zaraz ten, gdzie mamy najbliżej i co mamy najbliżej. Misja, dobra, spadaj, bo ja chcę ten, mapę. Bo jakbym nacisła, to wiecie, że ten. Aha, do Valentine miałam podjechać. Wiecie, podjadę do Valentine, może mnie nie zjedzą. Chciałabym do stajni popatrzeć, jakie mają konie, bo wydawało mi się, że tam były jakieś takie fajne konie. Mój kropek pójdzie w odstawkę. Jak trochę. No zobaczymy, no. Co tam mają? No bo broni nie bardzo. Będę kupować, nie ma sensu. Stroje tak też średnio, nie jest biednie. Mam jakiś wybór. Jak zwykle. Więc zobaczymy, co tam będą mieli. Tam mi się wydawało, że mieli takiego czarnego konia, takiego wielkiego. Jezu, jakby ktoś teraz to wyciął z kontekstu, to by było, że jedzie po czarnego konia dużego, no. Masakra po prostu. I tak mi się wydawało, że właśnie coś takiego mieli tam, takiego fajnego, droższego. 300 ile się chyba kosztował. Chyba, że się cena zmieniła, lub te konie się w tej stajni zmieniły, bo też tak może być. Valentine chyba mnie nic nie ma na mnie, no nie, bo gdybym nie zapłaciła, to raczej by mnie tu z nożami i widelcami gonili po mieście. No ale że mam wykupione, raczej warto sobie wykupywać to, no bo co, no potem nie wrócicie do danego miejsca, no bo. Skocz na konia. Po co mam swojego? Boże, to ja wiem, że bardziej to jest na to, żeby... O Boże, pogoda się zmieniła. Bardziej jest to na to, żeby ukraść tego konia. Podziękuję.
tylko jeżdżę sobie na swoim. Co to za... Jezu, co to za ścieżki mnie prowadzi? No zajebisty ten GPS jest. Pogoda się zepsuła. GPS się zepsuł. A tu już zbudowali tą chałupę? Nie wiem, w jakim stanie była wcześniej. Boże. Nie kłócić się, proszę. Dobra. Wyłączę sobie. Jeśli stracisz siodło... Dobra, nie straciłam siodła, mam... Mam 1200, jestem bogata. Mogę kupić konia, jeśli macie jakiegoś fajnego. I fanty. No właśnie, mam 405, jest ten najdroższy. Kusaka mamy. Węgierski pół krwi. A ten... A wyglądał... Wydawało mi się, że będzie ten. Że będzie czarny. Ja, ale... Kurde, taki biedny ten kuń. Jeszcze promocja jest. Wow, 45 dolców. RS. Roboczy, holenderski, czekoladowo... Zereszowany? Chciałam na szybko przeczytać czekoladowo-deserowy, no. Do schrupania. Płeć ogier. Czyli on. To jest on. Klacz. Czy to jest ona? Okej. Okay. Dwie klacze. Czy jest jakiś najlepszy koń inny? Czy ja wydam 405 dolców i będę niezadowolona? No tak, szukam. Ach, kurde, kupię. Ahahaha, nazwę go... Nie, nie mogę go tak nazwać, czekajcie. Tak. Deserek. Kurde. To jakiś taki... brzydki kolor ma. Deserek. Kropek, mój biedny, zostajesz. A i tu mamy statystyki. Jeszcze mam miejsce na jednego konia, jak znajdę. Będę kolekcjonować. No ten ma więcej. Deserek. Deserek sprzedaj? Nie. Zostaw w stajni. Wyposażenie. Siodła. Może sobie zaświrujemy po... Ja tylko wiecie, to, z tego co widzę, to te siodła to są tylko kolorki. Tam nic więcej nie zmienicie. Nie ma jakiejś, że statystyki macie lepsze na tym koniu. Naprawdę, nic. Nic więcej. Juki, no ale to już mam tą ten, aha. To tak, mam tą standard, tą ulepszoną. Te ulepszone torby. Trzemiona też mam raczej te chyba najlepsze. Te najdroższe były, więc. Rożki. To jest, to nie ma znaczenia jaki. Derki. Deserki. Zaś deserki, kuźnie. No, to jest to pod tym, pod... Też to nie ma znaczenia. To jest rzeczy kosmetyczne. Nie widzę potrzeby kupowania. Śpiwory też ten. Niech będzie. Kupię. No i tyle. Wygląd mogę mu jeszcze zmienić grzywę. Zwykła. Nie, czemu ty rudy jesteś? Halo? Długa. Irokez. Mój konie lubię mieć irokezna. Znaczy ja lubię mieć. Ogon standard. Białego ogona mogę mieć? Nie ma sensu. Dredy. Jezus Maria. Naturalny. Zwykły, niech będzie czarny. No i tyle, nic więcej nie ten. Nie. Imię konia nie. Został przedmiotów okay. Dla konia. Proszę bardzo. Dziękuję, mogę iść. Pa. Pa, koń. Znaczy, hej, koń. Moja więź z koniem się
zwiększyła. Zajebiście. Ciekawe, czy będzie szybko latał. Dobra, jedziemy na ten. Na pociąg. No tak, no chyba już czuł, widać, że trochę szybciej to jedzie. Trochę szybciej to jedzie. Mój koń jest szczęśliwy, bo ma żółte te. No zobaczymy. Raczej powinien jeździć szybciej. Wszystkie wskaźniki miał na plus. No i się rozpadało. Kurczę, ostatnio ten. Akurat nagrywam 30, bo jeszcze mogę sobie podogrywać. Nie wiem, co będzie jutro, nie mam żadnego pojęcia i kurczę, ostatnio nie mogę się skupić za bardzo na tym, żeby siąść. Jak ja siądę do komputera, to się zastanawiam, co ja robię. Jak cię Road chyba, no nie? Co ja robię? O co chodzi? What the fuck? Nie mogę się skupić i potem dopiero po jakimś czasie dopiero ten. Dopiero mogę coś się ogarnąć Congratulations. trochę. Ale to obwiniam jedną osobę za to. Kurde no. Czemu? Więc ewentualnie zerknę jakieś informacje, wam może ciekawe powiem. Już coś się pozmieniało, innego i tak dalej. Jest który dzisiaj jest 6. 6 lipca. Informacje coś dają za darmo, albo coś, nie wiem, średnio, jakieś promocje fajne na coś, też tak średnio, nie ma nic. Informacje jakieś growe też tak średnio na razie chyba. Może dlatego, że akurat wchodzimy w etap, Boże, wchodzimy w etap, może nie w etap, ale czas, gdzie jakichś takich zajebistych gier nie ma, nie wychodzi. Znaczy Saints Row wychodzą w następnym miesiącu, w lipcu te nowe. No i tyle wiem na razie, muszę się doczytać. Co tam? Co tam, jak tam, gdzie tam, co? No i tak muszę jeszcze dojechać do. Czemu nie ma autopilota? Koń, proszę na autopilocie dojechać do chałupy. Się przydało, a widzę, że chyba jakaś ta jest. Diligence do okradnięcia chyba, nie? Ten taki znaczek. Aha, nie do okradnięcia, tylko można kupić u niego pewnie jakieś informacje. No dobra, jakąś kaskę mogę rzucić gangowi. Coś tam dokupić. Osobne rzeczy. Coś. Bardziej przydatne niż ozdobne. Miałam zobaczyć, jakie torby mogę robić. Ostatnio kupiłam ten zestaw kaletniczy. No chyba cię, kurde, gościu, powo... A odpierdzielcie się ode mnie, ja nic wam nie zrobiłam. Biegnę do miasta, tam gdzie nie można używać broni, ha, 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 ha. Panie szeryfie, kurde, chciałam... Panie szeryfie, ja chciałam wrócić do Hacjenty. I mnie zaatakowały dziady kapuściane. Jak mnie ścigają cwaniaki? Koń mnie już nie usłyszy. Ja pierdzielę, no żyć nie dadzą. Lecę do miasta, zobaczymy. Koń mnie oczywiście nie usłyszy. Dajcie sobie święty spokój. Jak nie? Powinien mnie słyszeć. Gdzie on w ogóle poleciał? Teleportuj się. Czemu nie pobiegł za mną w ogóle? Kuń. Ja cię proszę. Rusz te tyłki swoje. W liczbie pojedynczej oczywiście. Chyba, że ma dwa, nie wiem. Już. Taś, taś. Patrz, gwiżdżę i co?
A konia jak nie było, tak nie ma. Koń, kurde! Mam nadzieję, że ich tam już nie będzie. Koń, bo ci kolor zmienią. Jak to wygląda, jak się jeździ głównymi miastami? Głównymi ulicami. Zawsze jakiś kretyn cię dopadnie. Daj sobie chyba święty spokój. I tak jedzie miastem Boże. Drogą. Matko Boska, ja i miasto. Tak blisko naszej chałupinki wypadowej. Oczywiście prześpimy się, no nie, no bo noc jest, co ja będę za nocy robić, po nocy robić. Poczekamy sobie do dnia i zobaczymy, co za zadanie jest. Patrzcie, mam. O, głodni! Nikt kuźwa żarcia nie przynosi. Ewentualnie mogę im uzupełnić, jak się da. Jak się da. Muszę sobie znacznik. Głodują! Zaraz coś mi wyskoczy. A gdzie kasa? Gdzie żarcie? Ty, dziadu, kurde! Aleś tych cham jest, gościu. Mika! A państwo Dutch śpi? Czy nie wiem, co robi? O, kłócą się. Jak czego? You think this is the way to a man's affection? Moping and pestering all the damn day? Oh, I could do a lot worse than that. Is that a threat? Another great way to a man's affection. Oh, shut up. Stanley. Proszę. Dobra, dam im. O nie. Aż tak szczodra nie jestem. Przesadziłam. Mam zobaczyć, czy się zatrzymie. O nie. Ja tak mogę cały dzień. No nie, tak 100 coś, 200 ewentualnie. Dobra, 210, bo ja chcę nakupywać im coś tam. 210. Mają. Niech nie płaczą, kurde. Jedyna osoba, która tyle płaci im. Księga rachunkowa. Trzeba uzupełnić żarcie. Chyba się da. Złoty ząb, Jose. Wow! Za dolara przyniósł. Złotego zęba chyba swojego wyrwał. Zupełnie. Zapasy. Czemu nie mogę... Mam nadzieję, że to na takiej zasadzie działa, że jak dam uzupełni, że tu w tym uzupełni. Tak. I czy to poszło z mojego? Mniejsza z tym. Jak jeszcze to będziemy raczej kasy. Nie będzie jakiś większy problem. Na razie wszystko mamy. Nie, nie chcę jakieś ten chałupinki. Chociaż nie wiadomo jak ta mapa, czy to nie jest potrzebne ta mapa. Wypadowa. Powiedzmy. Dobra, na razie tyle. A, Boże. Ile czasu? Poranek? No to ja dzisiaj mniej spałam. Mniej 4 godziny, bo drogi. Masakra.
A potem człowiek chodzi taki półprzytomny i Jezus Maria, odczepcie się ode mnie, dajcie mi spokój. Zobaczymy, czy... coś chciałam jeszcze sprawdzić. No nie to. Dobra, idziemy robić zadanie. Zapasy żarcia mają kupione. To tyle jest to, że na przykład jak nie polujecie, co ostatnio jakoś mi się nie zdarza robić, no to możecie kupić zapasy. I też będą mieć jeść. Nie. Kury są, kurnika nie ma. No i co robimy? Widzę właśnie, ale nie wiem o co chodzi. Co ten koń robi? Widziałam. Widziałam cię, oszuście. We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. Czego chcecie ode mnie? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy. No, Boże, zaś będę płacić. And if I'm serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, po cichu. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? To jest bank. Co z tego, że to jest bank? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. I tak się zgodzimy, okay. Pewnie. I suppose. It's worth taking a look at least. If I'm gonna be performing, I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. My też się mamy przebrać coś tak, raczej. Be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Mr. Morgan. Dotem. Herr Strauss. That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in. Jakiego wielkiego konia ma? No tak, wielki chłop to wielkiego konia musi mieć, no. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, sounds about right. Okay, let's move out. Przywiąz konia, no nie bardzo jak jedziemy. No, zobaczymy, jak szybko to pójdzie. Czy my jedziemy z powrotem do Valentine? Takie kilometry was pogzało bardziej niż słońce, które świeci na niebie. Chyba, że akurat nie Valentine. Zobaczymy. We'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. Na pewno. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like a lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Oh, Boże. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We did. Haru. Wystarczy, że jeden się napatoczy, to już pozamiatane będzie. Kobietę potrąciła prawie. What? No. What kind of deals? See, you don't
No jakoś nie widzę, żeby jakoś wszyscy pracowali tak ciężko jak my. Ciekawe. Było dobrze. No nie. Teraz? Pewnie. Tak, napijmy się. No nie, no do Valentine lecimy, z tego co mi wiadomo. Nie wiem, co to za droga. Co to za długa droga. Gdzieś mniej więcej tu jesteśmy. Jezu, ile mi to zajmie? Aż się pić zachciało. No nie, no bo wiecie, oni się trzymają głównych ścieżek. Oni by na skróty nie pojechali. I'm the prize idiot. Well, Bill, I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. One mistake, and I'll never live it down. What do you need? Pat on the back? A medal? Just know, I got the lead on this one. We'll see about that. Źle się skończy, może. Once things get going. Oby nie, oczywiście. Lenny, co mi powiesz? Lenny. So, how are you feeling about this, Lenny? Well, at first I thought it was a bad idea. Ale. They all are if you think about them long enough. Certainly have been recently. I mean, why the hell not? Roll with it. I just told him we needed you along. I appreciate the confidence, kid. And if we didn't rob this bank, we really would be slipping. Thoughts like that. You're one of us, no doubt. So I hope so. All right. Guess we're doing this then. Bet you didn't think we'd end up over this way. So what's going on with these two families? The Grays and whatever the other one's called? It's more Dutch and Jose's thing. No, raczej tak. Oni tam ten mają jakieś swoje problemy, a oni się pierdzielają i... Tak mówię, wydaje mi się, że pewnie tak się to skończy, że się dowiedzą, że podjudzali jednych na drugich i się skumają i będziemy mieć przerąbane. Chyba już jesteśmy co? Przy Valentine? Wydaje mi się, że tak, tak. Just like the old days. We'll have to wait. We're here. Let's take it nice and easy. By wyszło tak po cichu mniej więcej. Nie chcę jakiegoś za tym wielkiej zrobić. Może akurat wyjdzie to w miarę normalnie, sensownie. Mój koń już nie jest kropek. Dzień dobry, przyszliśmy was okraść. Co wy na to? Aha, nawet nie wiecie. Chyba co. Alright, gentlemen. Here we are.
Okay. Get ready. No i? Yeah? Go to work. Of course. All right, keep it cool and follow me, fellas. No ale mnie zablokowali, nie mogę iść. Nie mogę iść. So, we never decided. Is it lost little girl you want or the drunk? Zagubioną dziewczyną. Na razie nie wyglądasz na pijaną. I think I'd like to see the little girl lost. Even you long to save the fallen women, eh, Arthur? Tak. You really do. No i mi zrobił, ty brutalu. You're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Coś w tym stylu. Nie, facet mnie zostawił. Nie kocha mnie. Właśnie. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's got him reeled down. Would you care to? I'm with child, and it's. I don't want to go back to the workhouse. Zaopiekujemy się to. Go. This is a goddamn robbery. Nobody move. No word up. Nobody move. Don't make us hurt you. Here, unlock the door. No to. Ale gdzie te klucze? A muszę mieć ten. Już idę. Otwieraj. Otwieraj, bo dostaniesz. Nie, nie będę go bić. Otwiera. No chyba będę musiała. Too slow. Too goddamn slow. Szybciej. Ja pierdzielę. Mam cię jeszcze raz uderzyć. Shut up, bitch. Hurry up. Come on. Ja pierdzielę. Ile razy mam cię jeszcze trzepnąć w łeb? No nie no. Mój koń już jest nieszczęśliwy. Jak dostałeś w łeb? Open the lockboxes now. The manager does that. I God damn it. Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. Uciekajcie, no dajcie mi przejść. Nie, włam się do sejwu. All right, but you better be quick. No to czekaj, spróbujemy. Bałam się, może się uda. Czekajcie, L. Tak jest. Hey, keep still. If I see that leg move again, you get a bullet in it. Tak kliknie. No zbieram tylko ten. Jeszcze jeden. Po dwa są te. Dobra, mamy drugi safe.
Wydaje mi się, że to jest ograniczone, ile możecie. Ile można się, ile tych można. Łamuj się, co ty robisz? No lepiej po cichu to zrobić. Lepiej to zrobić po cichu, spróbować się włamać niż wysadzać. Wszyscy by słyszeli, no nie? Dobra. Czekaj, czy uda mi się wszystkie ten... Tak sporo żeśmy... Jeszcze dwa sejfy. Maybe. That's never enough. Well, I am ready to get the hell out of here whenever you are. Dobra, zabiorę jeszcze ten jeden safe. Dobra, zabieram to, jeden zostawię im. Chyba, że mogę jeszcze jeden okraść tak szybko. Good. We gotta move. Ostatni! Wydaje mi się, że chyba da się ten... Nie jest to jakieś bardzo... No dobrze, fajnie, że to nie jest jakieś bardzo... Jest jakieś bardzo trudne... Iku. Dobra, mamy wszystko. Cała kaska. Możemy iść. Ile kaski mamy! Jejku! Wysiaczek na pewno wpadnie, nie zdziwi mnie. A jak nie wpadnie, to się obrażę na was. Moje umiejętności otwierania zamków. Chyba co? No i dobrze. No, lepiej to zrobić po cichu. Lub ktoś zaraz usłyszy. Nie, może ludzie kiedyś się bardziej bali, wiecie, no nie? Padło do was, kurde, uzbrojeni bandyci. Aha, jednak. O Boże, zaś wy... Bank już jest obrabowany, tylko teraz spierdzielać. Ja, koniku! I wieś tam ja poszukiwany, wiedziałam, liczyłam na to. Halo, koń, przecież powinieneś szybko biegać. No i będę mieć ten, ale spoko, będzie mnie stać. Będzie mnie stać na grzywnę. Trzeba patrzeć na mapę, gdzie ja mam jechać. Przestańcie strzelać! Kurde, do kogo wy to robicie? Aha, do stróżu w prawo. O, potem się... O Boże. Z kapiszonów strzelam najwyraźniej. No nie, na razie nikogo nie widzę. Naprawdę, ta broń to jakbym z kapiszonów strzelała. Nie, używam tą dobrą. Więc nie wiem, o co jest... O co jest. Nie, dobra. I 1000 grzywny. A, kuźma. Ciekawe, skąd oni wiedzą, gdzie ja jestem. Naprawdę, ja muszę mieć jakiegoś GPS-a w koniu wbudowanego, że oni zawsze mnie znajdują, wiecie, ci stróże prawa, chyba że nie mają nic do roboty i siedzą pod krzakami. Siedzą pod krzakami, czekają na słuchy takie te... talerze i ten nasłuchowe talerze. Czekają. Już? Już? No to bić tam, jedziemy na nich. Jej, okradli bank. Mamy co do roboty. Nie, ja nie zdążę. Nie zdążę. O kuźwa, ała. Nie, spoko.
Zdążyłam. Nie znajdziecie mnie! Chłe, 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 chłe. Chyba. No. No sporo poszło. No, sporo mamy forsy. No, raczej tak. Maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp and make sure. Inne interesy do załatwienia z koniem. Dostaliśmy, zaraz zobaczymy. Na ranczo, no tak, pojedziemy tam. A ile dostanę? Nic nie dostaniesz, kopa w dupę i tyle. Okej, skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku mamy jechać do pani Dawson. Ile? Pięć? Tyle. Czy ja mogę najpierw ten jeszcze się... Nie, chyba raczej nie mogę. To będzie pojechać tam do pani Dawson. Chociaż naprawdę, ja bym bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo... przepraszam, chętnie pojechała do... żeby grzywnę zapłacić najpierw. Jakoś tam przejadę i słyszymy się, jak już będę... A, 300 od Valentine, czyli grzywna $5 zapłacona i będę mniej więcej obok tego... obok tej pani Dawson. Zobaczymy, co ona tam chce od nas. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Dzięki. Cześć.